Cześć! W dzisiejszym filmie opowiem Wam moją teorię, według której w 16 sezonie Ninjago poznaliśmy nową, kryształową krainę. Jeśli polubisz film, to możesz dać suba, a teraz zapraszam na film. W 13 odcinku 16 sezonu Ninjago widzimy szeroką retrospekcję z życia Harumi, podczas której trafia ona po swojej śmierci do dziwnej, różowo-fioletowej pustej przestrzeni, w której lewituje. Wraz z nią jest tam tylko Overlord w odświeżonej formie z drugiego sezonu, kiedy widzieliśmy go po raz pierwszy w serialu. Według tej teorii jest to wymiar kryształu, w którym powstają kryształy, które tak jak ten, który otrzymała Harumi w 13 odcinku sezonu 16, zostają jakby przeniesione do krainy Ninjago. Harumi uruchomiła potem ten mechanizm w świątyni Oni. Możliwe, iż sprawiał on, że kryształy z kryształowego wymiaru trafiały do Ninjago. A teraz mam pytanie. Widzicie podobieństwo między spotkaniem Lloyda po śmierci z pierwszym mistrzem Spinjitzu w pewnym wymiarze, a sytuacją z Harumi? Jest niczym odbicie lustrzane. Obydwoje dostają opcję powrotu i tutaj mam dużo spekulacji, jednak nie o tym jest ten film. Tak więc według mnie mamy dwa wymiary. Wymiar pierwszego mistrza Spinjitzu i wymiar Overlorda, gdzie po kolei do jednego trafiają po samej śmierci bohaterowie, a do drugiego złoczyńcy, którzy są godni uwagi dla Overlorda i pierwszego mistrza Spinjitzu. I według mnie nie są to krainy wliczające się w skład 16 krain, są to jakby czyśćce, a jednocześnie są one iluzją wytworzoną przez Overlorda i pierwszego mistrza Spinjitzu w głowie tych, którzy rzekomo do niej trafiają. Chociaż wcale nie jest wykluczone, iż są to dwie normalne krainy wchodzące w skład 16 krain. W końcu według tej teorii w krainie kryształu powstają kryształy. Teraz, gdy po 10 sezonie Lloyd, jak i Harumi postanowili wrócić do życia, są oni wysłannikami dwóch stron. Dobra i zła. A raczej światła i ciemności. Więc jestem bardzo ciekawy, jak to się rozwinie. Napiszcie, co sądzicie o tej teorii czyśćców dla dobra i zła i o tym podobieństwie między śmierciami Lloyda i Harumi, a ja się z wami żegnam, do następnego filmu. Cześć!